Witam Was. Jakiś czas temu na moim kanale ukazywał się taki cykl o roślinach, które były atrakcyjne danego miesiąca. Ja nie mam czasu na nagrywanie tego cyklu i postanowiłam pokazać to w nieco innej formie, pod inną nazwą. Będziemy obserwować rośliny, które w danym okresie wyglądają najbardziej atrakcyjnie w ogrodzie. I w tej chwili nastała jesień i na pierwszy rzut poszła ta oto fantastyczna czmielina oskrzydlona, która jest zwana również płonącym krzewem. I zwróćcie uwagę, ja myślę, że w ogóle nawet nie muszę tłumaczyć dlaczego. Ona ma zabarwienie liści, właśnie niektóre źródła podają, że czerwone. Absolutnie się z tym nie mogę zgodzić. Ona ma różowe, soczyście różowe, intensywnie różowe liście. I jeszcze tutaj widzicie wokół niej nasiona, które są otoczone taką również kolorową, czerwoną, tym razem czerwonym kapturkiem, a w środku jest pomarańczowe nasionko. To nasiono jest strujące dla ludzi. Ptaki bardzo chętnie je jedzą, natomiast Wy nie próbujcie, bo to nie jest po prostu jadalne dla nas. Jeżeli chodzi o zalety tego krzewu, to nie jest duży krzew, akurat to jest kompaktowa odmiana, ona dorasta gdzieś do około 1,20 m wysokości, takiej samej szerokości. Jeżeli chodzi o dobór gleby do niej, to ten zakres jest szeroki wachlarz, możemy ją posadzić zarówno w glebie zasadowej, jak i odczynie lekko kwaśnym i to absolutnie jej nie zaszkodzi. Natomiast musimy pamiętać o to, żeby zachować jakąś tam lekką wilgotność przy tej roślince. Należy ją ciąć, my tniemy, ona w ogóle nie wymaga cięcia tak naprawdę, natomiast my tniemy nasze trzmieliny gdzieś w czerwcu, tak to chyba będzie pod koniec czerwca, w celu rozkrzewienia jej, żeby ona była jeszcze bardziej gęsta. Mi się wydaje, że wtedy taki krzew po prostu ładniej wygląda. No i teraz jej cechą charakterystyczną taką jest to, iż nawet jeżeli ona zgubi te liście, to ma takie wypukłości, zwróćcie uwagę, wystają tutaj od tych od łodygi i to są tak zwane listwy korkowe. I one się pojawiają właśnie na pędach i one wyglądają jak skrzydła, więc stąd też jest ta nazwa trzmielina oskrzydlona. Ona w naturalnym środowisku występuje daleko gdzieś na wschodzie, Japonia, wschodnie Rosja, występuje w lasach i jest nawet rośliną dosyć inwazyjną w tamtych rejonach. No ale u nas jest właściwie, jeszcze nie widziałam jej, żeby ktoś zasadził ją jako żywopłot, na przykład na sadzeniach żywopłotowych, a może wyglądać bardzo interesująco, ale bardzo często ludzie ją biorą do tych ogrodów japońskich, bo ma taki bardzo charakterystyczny pokrój i bardzo ładnie właśnie na jesieni się wybarwia i pasuje do takich ogrodów. Ona w ogóle pasuje jako soliter gdzieś posadzona, ale także przezimuje, bo ona ma bardzo dobrą mrozoodporność, nie w skrzynkach, ale w donicach balkonowo-tarasowych, więc możemy spokojnie ją również uprawiać na balkonie. Tyle chyba, jeżeli chodzi o ten gatunek. A, jeszcze jedną bardzo istotną informacją jest to, bardzo często zadajecie mi pytanie, dlaczego moja trzmielina oskrzydlona się nie przebarwia. No i przede wszystkim musicie spojrzeć na czynniki środowiskowe, czyli światło, temperatura, opady. Więc tak, jeżeli będzie miała małą ilość światła, oczywiście będzie miała zielone liście. Ona przez niemal cały rok produkuje chlorofil. I jest to zielony barwnik, barwnik, który jest odpowiedzialny za kolor zielony w liściach. I ona na jesieni zaczyna produkować inne barwniki, które są odpowiedzialne za kolor. I teraz tak, w zależności od tego, jakie geny dostała dana roślina, ona jest albo nafaszerowana tymi barwnikami, albo też nie. I jeżeli ona nie będzie Wam się przebarwiać, no to znaczy, że tych genów nie dostała tak dużo, jak my byśmy chcieli, jak my byśmy jako kupujący oczekiwali. I pamiętajcie o tym, że rośliny szczepione bądź sadzonek mają te cechy genetyczne, no wrodzone powiedzmy, więc one na pewno będą, no myślę, że one na pewno będą się przebarwiać. Natomiast te z nasion, no możecie mieć problem i to się tyczy wszystkich roślin, które przebarwiają się na jesieni. Również czynniki środowiskowe mają wpływ na to, jak ona się przebarwia bądź się nie przebarwia. Jeżeli będzie sucho, to ta roślina szybciej zacznie się przebarwiać. I teraz pamiętajcie o tym, że no ten okres przebarwienia może wahać się w granicach między 2 tygodnie, 3 tygodnie, a czasami nawet tylko tydzień, bo jeżeli przyjdą pierwsze poważne przymrozki, to po prostu ta roślina zgubi liści i nie będzie przebarwiona. Ten okres wegetacji rośliny też się przedłuża, jeżeli ona ma sprzyjające czynniki środowiskowe, czyli na przykład opady. Takie opady na pewno przestawią ten cykl zmiany koloru w roślinie, więc to też musicie mieć na uwadze. No jest no taki no szereg różnych czynników. Natomiast no te podstawowe myślę, że Wam podałam. No i teraz cóż, mam nadzieję, że zakochacie się równie mocno jak ja w tym fantastycznym krzewie. No i do zobaczenia kolejnym razem.